Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Horizon Forbidden West, gdzie dziś myślę, że już nawet nie będziemy mieli okazji skakać w bok, no chyba, że beta nam z misją wyjdzie. No i czy my mieliśmy jakieś zadanie od Warla? Chyba coś na początku było, tak, tak, bardzo, bardzo. Witaj, wracając panowie. Do naszej przygody, no to co, jesteśmy gotowi, Gaju? Witaj, Aloy. Hej, Gaja. W sprawie mnie i Bety. Chyba wiesz, co zaszło. Tak. Złożoność związków międzyludzkich nie przestaje mnie zadziwiać. Mimo niemiłych okoliczności, które doprowadziły do kłótni, bardzo się cieszę, że udało wam się znaleźć kompromis. Cóż, co dwie głowy, to nie jedna. Tak, tak przypuszczam. Gotowa wyruszyć do kotła Gemini? Czy wolałabyś może jeszcze porozmawiać? No, tylko o nowościach i możemy ruszać. W sprawie Bety. Nie dostrzegałam różnic między nami. Do teraz. Tak wiele przeszła. Zupełnie sama. Przeżyłyście naprawdę wiele trudnych chwil. Różnicie się właściwie pod każdym względem, ale obie jesteście wyjątkowe. Lubię myśleć o was jako dwóch cudach, zrodzonych z Elizabeth Sobek. Trzech cudach. Nie zapominajmy o tobie. Ciekawe w takim razie, jaka była sama Elizabeth, bo no, była inna niż Aloy, inna niż Beta. Jak sobie radzi Alva? Zaraz po przybyciu, Alva gorliwie zajęła się badaniem danych z archiwum. Pewien plik szybko przyciągnął jej uwagę. Informacja o mechanicznym pomocniku, zajmującym się utrzymywaniem porządku w kwaterach. Poinformowałam ją, że kiedy zdobędę umiejętności Hefajstosa, być może zdołam zbudować takie urządzenie. Z pewnością to doceni. Mam nadzieję, że możemy zaufać Gai, bo to tak... Gdy wyruszyłam, żeby cię przywrócić, nie sądziłam, że będziemy razem jak... przyjaciele. Wszyscy poczynili postępy w swojej improwizowanej edukacji. Var zaproponował, by pewnego dnia objąć tym modelem większą liczbę plemion, jak tylko biosfera się ustabilizuje. No, to nie jest zły pomysł. O ile to ty będziesz prowadziła lekcje. I tak powstała pierwsza szkoła po apokalipsie. Kiedy będziemy w Gemini, co się stanie? Wszystkie systemy tego obiektu pozostaną w pełni funkcjonalne. Jednak Minerva nie maskuje już tej lokalizacji, więc obiekt będzie narażony na wykrycie. Jednak beze mnie zapewne nie przyciągnie niczyjej uwagi. Miejmy nadzieję. No właśnie, bo musimy jeszcze gdzieś wgrać te nasze boty latające i ten kod wpisać tam na dole, znaleźć go. Wiesz, znalazłam Teby. Co by zrobił Ted, gdyby kuracja przedłużająca życie podziałała? Był przekonany, że jego obowiązkiem jest przewodzić ludziom w przyszłości. Biorąc pod uwagę strukturę plemienną i poziom uprawnień Omega systemu terraformowania, przypuszczam, że przekonałby przynajmniej jedno plemię, że jest ich patriarchalnym bóstwem. No tak, fakt. Tego bym nie chciała. To mamy... A nie, prawie. Poza Gają 1 i Tebami był jeszcze jeden podziemny kompleks, zamknięty, zanim dotarła tam plaga Faro. Elysium. To tam właśnie udali się pracownicy Nowego Świtu wraz z rodzinami. Co się z nim stało? Elysium pozwala na utrzymanie życia mieszkańców przez 100 lat. Według posiadanych przeze mnie danych przestało działać o wiele wcześniej. Dotarła do nich plaga Faro? Nie wiem. Moje połączenie z nim zostało gwałtownie zerwane. To co? Możemy ruszać? Dobra, ludzie. Czas wyruszać. Zbiorę wszystkich.
Dobra, połączenia stabilne. Uruchamiam. Beta, Aloy, jestem zainstalowana na rdzeniu i gotowa do łączenia się z siecią kotłów. Jak dobrze cię słyszeć. Erend, wszyscy, odpalcie impulsy i zaczynamy. Jestem w kotle. To coś, miga. Dobrze zrobiłem? Jestem w swoim kotle. Mój generator impulsów też miga. To znaczy, że działają. Jestem na miejscu, mój też działa. Mój również. Dobra, cisza radiowa, póki nie dam znaku. Bez odbioru. Gaja, czas pojmać bestię. Rozpoczynam połączenie z siecią kotłów. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywuję dostęp Omega. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywuję dostęp Omega. Uprawnienia uzyskane. Inicjalizuję sekwencję przechwytu. To zagrożenie krytyczne. Priorytet powstrzymać izolację. Stosowanie środków zaradczych. Zamknij go! Zrywam połączenia zewnętrzne. Działa! Nie ma gdzie uciec! Izolacja nieuchronna. Inicjowanie protokołu 13F. Chwila, co to jest? Wykryto złośliwy kod. Rozpoczynam próbę kompensacji. Izolacja niedopuszczalna. Pęknięty. Patrz! Placówka została aktywowana. Autonomiczna obrona włączona. Dyrektywa zneutralizować. Czyli maszyny są w drodze. Uwaga! Nadciągają! No to zaczynamy zabawę. Tylko pytanie, co tu do nas chce nadejść? Dzień tam strzelający. Chyba, że odpalimy sobie już zawczasu premię do uderzeń krytycznych, chociaż nie wiem, czy właśnie nie za szybko za takie rzeczy się tu zabiera. Żeby się nie okazało... Dawaj nam premię do krytyków, a nie amunicję. Żeby się nie okazało... Dobra, idzie całkiem nieźle. Żeby się nie okazało, tylko że zaatakuje... O, a czemu ty żyjesz? Nas coś większego i w sumie tyle z tych krytyków. Ale ładnie poszło. Teraz tak, gdzie was coś jeszcze atakuje? Tu jesteś. Ole, wszedł w to. Dzik w żołędzie. Dobra, ładuj kolejną porcję. O, ty jeszcze żyjesz? No to... To powinno go powalić. Tylko rzeczy do zwrotu, rzeczy do zwrotu. To wszystkie na tę chwilę. Muszę sprawdzić, co z Betą i Warlem. Ja to co może być to? O, grzmotoleb. Bardzo się przyda. Raczej nic specjalnego się im nie stało. Nic wielkiego do nas tu też nie przyszło. I strasznego. Chociaż behemocik, nie trzeba przyznać, że potrafi zrobić zamieszanie. Nadlatuje! Co, zjemy sobie grzybkę. Wow, widzę, że części to aż tutaj latały. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Siema. Jesteście cali? Jeszcze dycham. Aloy, Hephaistos nie może uciec, ale gdzieś się ukrył. W głębi kompleksu. Będę go musiała wykurzyć. Ja w tym czasie naprawię pęknięty rdzeń. Pilnuj jej, Varl. Namy życie. Okej, okej. Chociaż jeżeli przyszłoby nam walczyć z Hephaistosem, no trochę niepokojące. Bo to dopiero tam zaczęłyby się prawdziwe schody. Gdzie nasza moc mogłaby się przydać, ale zakładam, że jeszcze po drodze. Dobra, muszę zapolować na Hephaistosa i wyciągnąć go z kryjówki. Sprawić, żeby się wycofał do rdzenia. Z niejednym stworzonkiem. Dezaktywacja węzłów. 18-3. Nic z tego, Hephaistosie! Znajdę inną drogę. Prawie przeskoczyliśmy z rozpędu. Kto mógł wiedzieć, że to tak to poleci? Ale czekaj, czekaj, właśnie. Ty coś tu dla gości, widzę, masz przygotowane.
Weź aktywuj raz jeszcze tę lazę na chwilę, tylko na moment. Później możesz wyłączyć. Aloy, wpięłam się w sygnał twojego fokusa. W sąsiedniej komorze coś pobiera bardzo dużo energii. Wielkie dzięki, jestem prawie na miejscu. Pewnie. Ktoś tam kopie coś. Albo ogląda filmy. O, moment. Pamiętamy. Co chciałeś przed nami ukryć, łobuzie? Duże zapasy. Ale tutaj tego żyćka jest dużo. A najgorzej można było ulepszyć sakwę, tak żeby chociaż jeden pojemnik więcej zmieścić. Ale to na następne spotkanie na żywo sobie zostawimy takie rzeczy. Komora produkcyjna. Hefajs to zdecydowanie coś kombinuje. O. Jaką maszynę usiłuje zbudować? Nie wiem, ale zamykam produkcję. Te transportery metalu mogą mnie zaprowadzić do jego źródła. I pewnie Hefajs to też tam jest. Co on tutaj buduje? Podążaj za pośrednikami? Przenośnikami. Możemy to zrobić. Chociaż zakładam, że to może być też pułapka na nas. My wyglądamy z oszczepami. Bardzo fajnie nam wbiły te składniki do ich tworzenia. Szkoda, że kulki i oszczepy wybuchły. Muszę znaleźć kryjówkę Hefajstosa. Dom na naturze jest kilka dróg. Pobierają ten sam towar. Do komory materiałowej. To nie brzmi za dobrze. Maszyny kierują się do drugiej komory. Pójdę za nimi. Znając życie, to musimy coś tam zepsuć i w jednej, i w drugiej komorze. A, moment. Maszyny tam uciekły. Więc możemy pójść, a stąd przyszły. No to tyle z badań. Chyba, że... Może uda mi się przejechać po szynie. Nad tarczą. Chcesz po szynie jechać. Aloy, udało mi się naprawić większość elementów w wiądrze, ale przetwornik energii jest pęknięty. Nie możemy... Przy środkowej platformie powinien być węzeł, który możesz zdominować. Dzięki, ale może najpierw zajęłabym się tymi maszynami. Dzięki, ale znamy się na tym. Oj, chyba. I co z tym, co nie możecie? To możecie czy nie możecie? Nie ma rzeczy, których nie możecie. Oj, tak samo jak, no chyba, że my nie możemy trafić. No i tyle, co mi się podoba z tego. Oj, nie wzmocnię tego pioruna. Oni takie złe bez wzmocnienia, ale okej, dostał w oko. O, to tamten się sam siebie wzmocnił. Jeszcze lepiej. Tylko my może byśmy wykorzystali... Czym ty jesteś? Kolcopysk. Nie powiem, na co upadł. Ale nazwa adekwatna. Coś jeszcze tu żyje? Dziękuję, dzień dobry. Daj nam tego wzmocnienia. Daj nam tej energii, kolcopysku. Coś mieliśmy tu odpalić. Przełączyć rurociągi A2 i B63. Nie, nic nie załączę. Jakoś nie mam zaufania do jego pomysłów. No dobra, załączyć rurociągi. Na pewno nic nie wyjdzie stąd. Aktywacja przeciwśrodków. Aktywacja mocy. Rozpocząć protokół ekstrakcji. Alfa. Eliminacja jest nieuchronna. Świetnie. Nadciąga więcej maszyn. Beta! Hefajstos odciął mnie od węzła. Jakieś pomysły? Zabij maszynę, tak? O, ognik! Ognik! Coś wymyślę! To musi wy... Oj, trochę za nisko. A chociaż może jak dobrze by wybuchł... Poziom naładowania baterii. To jest za nisko, tak? Walnij ogniem! No i bardzo dobrze. Zaraz podłączę baterię, tylko skończmy walkę tutaj. I jeszcze mu to może tam walnąć. Nic straconego. Wybuchaj, ale nie przy nas! Świetnie. W ogniu piekielny, no kiedy wysadzisz się? No to musi być wybuchowe. Nie wierzę. O, my musimy życie odnowić, ale mam jeszcze tę wybuchową. Mam nadzieję, że to go załatwi. I jak? Kurczę, jakie on ma
wytrzymały ten zbiornik. Nigdy takich nie miały. Temu rozwali. O, cześć czujko. No, ale nie chciałbym stać przy tym blisko. Jeszcze nie? Dobra, już w końcu, no to to rozwali temat, ale... No właśnie, bądźmy daleko od tego. Dobra, gdzie ja mam ładowanie pada? Łapie runy, wiedzieli w którym momencie się tutaj... O, krzyżoszponek jeszcze? Świetnie. Rozszerzyć matrycę. Najlepsze, że to... Same ulepszone stwory tutaj do nas wbiły teraz, widzę. Co akurat nie dziwi, patrząc na to, że Hephaistos biega. Znaczy, Hephaistos je namawia do działania i współpracy. O kurczę, ale to odporne. Może tu gdzieś boczek załatwi bardziej problem. A może kulkę przetestujemy na nim? Chodź. Ha, o, o! No to przyznam, że te szpony, harpuny chyba są lepsze niż kula. Dobra, tego już raczej załatwi. Jeszcze nie. Musimy uważać, bo jak nam się skończą materiały otworzenia dzid. O! To nie przyzwyczaiłem się do innych rozwiązań. O kurczę. Pokaż, może lina jest dobra na ciebie. Prawie! Prawie leży! Chyba będziemy musieli pogodzić się ponownie, znaczy polubić ponownie to z liną. Ło! Wbiłam się w koncentrator sieci rdzenia. Zabrałam Hephaistosowi kontrolę nad węzłem. Możesz go zdominować. Już? Nieźle. Dzięki. Chciałbym w to wierzyć. Dobra, jak będzie trzeba, to wytworzymy, bo już nam niewiele opcji zostało, tak? Dwa użycia, jeżeli nie znajdziemy gdzieś materiałów. Dziabaj. Rurociąg J85. Eliminacja nieuchronna. Wycofanie do komory. Jak? Polus 5. Chyba uciekł do innej komory. O, niech się zbytnio nie przyzwyczaja. Czyli standardowo, prawo, lewo. Co my tu mamy? Powiedzcie, że grzmotoleb. Po co nam inne zapasy? Przyznam, że ze wszystkich surowców, albo my tak dużo... Co to jest? Co to jest? Uszkodzenie ujścia pary stworzy tymczasową kryjówkę? Warto wiedzieć na przyszłość, jakbyśmy chcieli się schować przed... porządkami, że jest taka opcja. No i właśnie, albo to ja za bardzo się nastawiam na wybuchy, albo za mało grzmotolepu nam tu wpada. Hephaistos pokrył podłogę plazmą. Muszę się nad nią przedostać. Póki nie odbliża tutaj tego... Nadciągają kolejne maszyny! Proszę powiedz, że jesteś blisko! Pracuję nad tym. Przebijam się przez mnóstwo maszyn. Erenda obija cała frajda! Aloy, pracuję nad obejściem, ale... Potrzebuję czegoś do utrzymania modułu obiegowego w całości. Ścięgno z jednej z martwych maszyn? Tak, albo jakiś lśniący oplot. Wzmocniony jakimś cylindrem obrotowym. Żeby poprawić połączenie. Chyba się uda, Aloy. Optymistka. Grzmotoleb, dużo grzmotolepu, więc robimy tak. Tak. Gdzieś jeszcze on by się tam przydał? Do kulek by się przydał. Grzmotolep. No dobra, to możemy sobie chyba pozwolić. I uzupełnić. Jakie dwie sztuki? Duże zapasy. To było więcej tego, no właśnie. Tak, 28. Ale policzone wszystko. No i czuję się, że to... Teraz jestem gotowy. Na więcej akcji w naszym wykonaniu. Dobra, i co? Tam jest jakiś problem, żeby przejść dalej, czy... Wygląda, jakbyśmy mogli się tego chwycić. Tam żadnej drogi nie ma. Tam... Łatwiej nam będzie chyba wskoczyć na to. Co to mamy do zepsucia? Może wykorzystamy jeden z materiałów przenośnych. Nie było tak źle. I jeszcze. Widzę, że... Kolejne zapasy, tylko pytanie, czy będziemy tędy wracać, bo może jest, no właśnie, 18 sztuk grzmotolepu, dwie, ale boję się, że zapomniałbym o tym w drodze powrotnej. No to teraz mamy wszystko na full. Czekamy.
Wiem, teraz czuję w kościach, że to może się udać. Mamy jeszcze te zaawansowane pułapki, moglibyśmy użyć w którymś momencie, ale zobaczymy, może przyjdzie nam walczyć tak tutaj finałowo z kimś. Znaczy finałowo jak na kocioł, nie? Tylko nie ląduj. Aloy, to jest dobry pomysł. Czekają na nas. Wow. Jeszcze tylko chwilę. A nie, myślałem, że to coś dużego nas tam chce atakować. Pora wykurzyć stąd Hefajstosa. Powinien być jeszcze jeden węzeł. Jasne. Hefajstos, może jak się uda, to z powietrza to weźmiemy. Dobra, puszczaj się. Albo po cichu. Zmieniaj broń i lecimy z zabawą. Dobra, to jest słaby punkt chyba nawet trafiło, tylko gorzej, że cała pozostała ekipa z okolicy już wie o nas. Mamy podkręcone krytyki, tak jakby się tym zainteresować. Poszedł skan? Chyba, że chcieli nam wyłączyć właśnie te. Co ty tam kombinujesz? Moment, co to jest za stworzonko? Tak średnio, nie stracił głowy dla nas. Ale idzie, a to te kangury. Kało! Pach i w nogę. Ciekawe, czy będzie takie skoczne, jak mu to wybuchnie. Ciekawe, czy byłby w stanie tutaj dolecieć. No, z ptaszkiem trochę gorzej, nie? Bo one mają tu podejście, nie? Czyżbyśmy tego ptoka tam pozbawili oczu? Co to tam jest? To jest to? Łącze sieciowe. Tam jesteś. No tam musimy się w te pucka dobrać do tego. Chociaż nie pamiętam, zawsze mi się myli to z tym burzoptakiem. A nie, jednak się nie myliło, nic. Jest dobrze. Jaki obrażony, ale tyle. Czyżby wszystkie? Możemy schodzić, chociaż sprawdźmy górę. O! Skaczelki. Ale jak to nieraz trzeba złapać flow do tej walki. Jedna jaskinia, duże problemy. Druga jaskinia poszła, kurczę. Śpiewająca, mogliby materiał reklamowy z tego zrobić. O, przyda nam się silnik, ale my będziemy bogaci o takie tu warte. O, ściowe towary. Czyżby tu coś jeszcze żyło? Aktywować macierz czujników. No dobra, ty panie macierz, zakładam, że jak tu coś... A, tu coś żyje. Nie. Zastanawiają mnie trochę te skany. Odstrzel pojemnik maszyny, zanim ją zabijesz. W przeciwnym wypadku zostanie zniszczony. Okej, to wiemy jak to działa, ale... Aktywacja przeciwśrodków. Cofnąć polecenie naprawcze. Co tu właśnie wbiło do środka? Hefajstos to zawsze miał taki przyjemny głos w tej grze, ale... Zaczyna się! Dobra, wbijają nowe problemy. To nie brzmi dobrze. Spróbuję przywrócić ci dostęp. Tak, musimy mu się tam w plecy wbić. Znamy tego dziada. Jeżeli dobrze trafimy... Oj, trochę wyżej. Ale jest blisko, to i tak zahaczy jakimś tam obrażeniem. Zahaczyło! Jest dobrze, jeszcze na plecach ma drugie, ale co ty robisz tutaj, skoczel? To jest piękne, że każda część ma swoją ulubioną broń. Prowadzi jakąś fajną taktykę, tak? Mieliśmy w poprzedniej chyba właśnie liny i potykacze, z których praktycznie teraz w ogóle nie korzystamy. No to ty już nie będziesz problemem. O! Przyszedł kumpel. No tutaj mamy dzidę laserową, znaczy wybuchową. A, jeden pierun. Dobijmy go ogniem! Rzucaj, Aloy! Ale to można skosztować życie, tak? Zastanowienie. Zobaczmy jeszcze raz te bombeczki. W poprzedniej części z nich też dużo korzystaliśmy. Tutaj prawie w ogóle, bo jak widać nawet wycelowana nie pada tak jak chcemy. Chyba za dużo tą dzidą machałem. Już się nauczyłem tym grać najlepiej. Wiem jaką ma trajektorię lotu. Jak możemy z tego skorzystać. I wykorzystać w tej walce. Coś tam zostało w powietrzu, ale spoko. Co on nam da? Okruchy metalu. Właśnie, to trzeba uważać, bo one się mogą skończyć zaraz te. Gdzie ty jesteś, stworzonko duże? O, stworzonko duże tam sobie biega. Zastanawiam się, czy lepiej by było z mocnej strzały. Tak, lepiej by było z mocnej strzały. Ale zejdziemy do ciebie po ciebie, kolego. Weź tam, umieraj już. Chyba, że... Nie, moment, nie umieraj! Zostań chwilę przy życiu, ty masz jeszcze te rogi fajne.
Ty masz jeszcze rogi do odciachania. Nie umieraj. Ajajaj. To już wszystkie. Bardzo. I gotowe. Znowu masz dostęp. Zdominuj ten węzeł. Dobra robota. Ty miałaś cięższą. Oj tam, każdy robi to, co lubi, umie. Ale kurczę, uciekło nam rogi. No nic, jak będzie potrzeba... O, to dorwiemy więcej. Czyżby tutaj była szansa na łogiń? Chyba standardowo tu będzie, jeszcze sprawdźmy dla pewności. O, tym razem jednak nie, a w tej skrzyni? Czy to podnieść wszystko? Rozszerzyć matrycę, aby... Nie ma grzmotolepów. To smutek, a prawie już wykorzystałem to, co tutaj mieliśmy. Aktywuj. Cztery i pół godziny mamy tu spędzić w końcu, nie? I co, już? Wszystko? Dobra. Hefajstosowi nie zostało już wiele kryjówek. Aloy? Właśnie odnotowałam ogromny skok mocy w komorze produkcyjnej. Szykuje się coś dużego. Tu też. Wszystko aż świeci. Hefajstos zbudował maszynę. Musiał ją skończyć. Cokolwiek to jest... Jest naprawdę potężny. Prawie skończyłam naprawiać rdzeń. Czy mamy dołączyć do ciebie? Może odwrócę uwagę maszyny? Nie, Beto. Zostań gdzie jesteś. Maszyny to moja działka. Dobra. Uważaj. Spoko. Wokół pełno plazmy, a dajemy radę, jeżeli nie będziemy musieli walczyć przy niej. To... Będzie spoko. Zinfiltrowane przejęcie kotła Jota, wyłączenie kotła Kappa. Stanowisz zakłócenie, ale niedługo to się zmieni. A jednak mogłem zostawić te skrzynki, no. Kocioł Mumu mu przeszkadza, no dobrze. Może stąd ma nazwę Mu. Co mógł tam takiego stworzyć? Zakładam, że coś, czego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy, ale tak. I mamy chyba znów zapas grzmotolepu na 3 doładowania. Dobra, siódemeczka, 7, 7. Nie, to nie wytwarzaj. Zrób po prostu tak. Okej. Mamy też... Moment, tylko po grzmotolep to przeszliśmy? Znaczy tylko aż. Mamy też już podkręcone te nasze specjalne moce na krytyka. I nie zawahamy się tego użyć. A jak maszyna będzie naprawdę potężna, to może tym razem uda nam się pokombinować coś z trikiem, jaki chodził mi po głowie, żeby zwielokrotnić krytyka i puścić kilka bombek naraz, ewentualnie kilka włóczni. A kto tam jest? Faktycznie to jakby tam w tamtą stronę było. Tylko którędy tam zejść najbezpieczniej? No chyba nie mamy wyboru. Idziemy tak jakby nigdy nic. Jakby jutra miało nie być. Macie grzmoty? Wow! Zwój kwas i ogień! Zwój na plazmę. Nie wiem, czy kwas i ogień, to by nam świetnie się wpisało tutaj w łuk. A jednocześnie nie wiem, czy to nie jest sugestia, z czego możemy skorzystać. Dobra, grzmotolep to może wjechać. Weź wszystko. Weź tu. Weź, przypisz tylko, jak już mamy ten jeden łuk. Kwas i ogień, tu się idealnie to pokrywa. Zmień zwoje. Co my mieliśmy? Szansa na trafienie krytyczne? Po prostu kwas zmieniamy na kwas i ogień. Może w takim razie dajmy tu kwasik. A nóż nie lubi tego. I co my możemy zrobić? Najeść się pierogów jeszcze na wszelki wypadek. Miejscowa potrawka. Dawno tego nie robiliśmy. Zawsze dodatkowe życie na chwilę. Zobaczymy. Chyba, że przyjdzie nam rozmawiać z Hefajstosem. Dostęp zostanie odebrany. Aktywacja jednostki priorytetowej. Co to jest? Ej, ty Big Mac, co ty jesteś? Rzeźni kolec. Byłaby mniej groźna. Nie wiem, co byś mogła odciąć, bo nie usłyszałem dokładnie, ale mogłabyś odpalić sobie aktywację krytyków. No i zobaczymy, czy uda się podlecieć bliżej tego czegoś. Wybieraj kulę
i wal! Ale to nie do końca wyszło jak chciałem, chociaż i tak było nieźle. Nie, co ty masz? Tym, wal! Skończyła się ładować? Bardzo dobrze. Damy radę wejść do tych... Jak to niewiele zadało obrażeń temu czemuś? Ale dobra, to zadało zdecydowanie więcej. Ha, przemyślana akcja. Zrobione! Udało się! Powinien być jeszcze jeden węzeł do dominacji. Dobra, czekaj. Wysyłam ci Hefajstosa. Czy nie wiem, czy wszystkie kule trafiły go tak jak chciałem, bo może mogło ściągnąć to więcej życia, ale mimo wszystko poszło sprawniej niż myślałem. Tyle przygotowań, a to rach ciach i więcej walczyliśmy z tamtymi maszynami wokół. No cóż, bywa i tak, bywa i tak. Nie narzekam specjalnie, bo jestem zadowolony z tego, co to wyszło. Małe zapasy na zakwasy i lecimy. Dość ukrywania się, Hefajstosie! Eliminacja nieuchronna. Wycofanie do rdzenia. Mam go! Hefajstos wrócił do rdzenia! Dopilnuj, żeby w nim został. Ja już wracam. Niedługo zaczniemy łączenie. To dzięki tobie, Beto. Cieszę się, że z nami poszłaś. I ty, War. My... nie dałybyśmy rady bez ciebie. Bez ciebie też nie, Aloy. Kurczę, miał taki ładny ogon na końcu. Może trzeba było mu odciąć. Nie wiem, czy często będziemy spotykać takie rzeźnikolce. Wydaje się być całkiem drogie. No i wy wszyscy tam w innych kotłach, to też dzięki wam. To wszystko. Chociaż mam nadzieję, że żyją. Mają się dobrze. To co, możemy kontynuować, czy ktoś znów będzie chciał nam przeszkodzić w imprezie? No, nawet dużo tych dzid nie straciliśmy. No jedyne co, to te potężne te skrzydła dziesiątki. Ale jakby ulepszyć kulki na maksa, albo dzidę na maksa. No właśnie, bo mamy jeszcze 4 poziomy wyżej, to... Obejście gotowe. To by było. Rdzeń stabilny. Hefajstos całkowicie odizolowany. Czas zacząć proces połączenia. Zrobione. Gaja, nawiąż połączenie. Gotowy. Żeby skończyć fuzję, trzeba wyciąć Hefajstosowi złośliwy kod. Ostrożnie. Witaj, zbędna kopio. Kosztowałaś nas sporo czasu? Erik, złap Betę. A przy okazji rozgnieć tego karalucha.
Beta, za mnie. No weź, przestań się obijać. To dopiero zabawa, co? W końcu. Hildo, przygotuj Gaję i Hefajstosa do transportu. Hildo! Zawiodłam. Nie wszystko stracone. Hildo! Co ty robisz do diabła? Obcinaj ją! Nawet jej nie widzę! Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.